Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy sobie od strzyżenia od pierwszej naszej pani. Długość włosów pozostawiamy, tylko pracujemy na ich objętościach, na tym, żeby tych włosów zrobiło się dużo więcej. Bardzo proszę, zaproś panią na pielęgnację włosów i użyjemy tego szamponu. O, to jest szampon, który ma 6,5 pH, które nam odtłuści włosy i da im naturalną świeżość. Po tym mleczko z awokado, ono nam też spulchni włos i przygotuje do późniejszej koloryzacji, którą Tomek będzie chciał zaproponować. Po cięciu, którego wczoraj nie było, czas na poprawki kolorystyczne. Jeśli wybierasz pasma, robisz je na całej długości i na tak długich włosach, to musisz bardzo uważać, ponieważ ono jest widoczne tutaj, a tu praktycznie nie jest widoczne. Ma być je widać tutaj, ale niekoniecznie tutaj. Tomasz był pełen podziwu dla umiejętności Moniki. Jednak brakowało jej prostych technik, które jednocześnie przyspieszają pracę i dają doskonałe efekty na włosach klientek. Włosy były takie ciemne i oklapłe, a tutaj już jednak coś się zadziało. Oj, faktycznie się zadziało. Dzięki stopniowaniu fryzura nabrała lekkości, a nowy kolor sprawił, że włosy nie są płaskie i wydają się mienić wieloma barwami.